Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Niepoważnego Grania. Za moment będę się zajmować nagraniem trzeciej i zarazem myślę, że ostatniej części dziwnych i niepokojących gier dla dzieci, ale zanim to nastąpi, odkopię pewną perełkę. To jest gra bardzo stara, tak jak stary jest Bomba, który jest, no powiedzmy, już kreskówką kultową, ale taką, która zapewne nigdy już nie powróci. Więc jeżeli oglądaliście perypetie napierdalacza kosmitów, kurwinoksów, skurwoli i tym podobnych, to nie muszę wam tłumaczyć, kim jest Kapitan Dupa. W każdym razie w odcinku z Kutanoidem na takim sprzęcie podobnym do Atari była gra Kapitan Dupa, no i ona jest bardzo skomplikowana i bardzo... i chcę właśnie w to zagrać. A, okej, okay. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się wydaje, że tu trzeba spację naciskać. Prawda jest taka, że trzeba tutaj naciskać na myszkę. No i oczywiście jak nam te kwiaty lotosu, tak, bo to są kwiaty lotosu oczywiście, się zrobią wszystkie na czerwono, to koniec. No i... czy będzie 1500? 1500-100 chyba nawet było. Najwyższy wynik. No, jakżebym nie mógł wpisać swojego loginu. Jakżebym nie mógł. Gram w tę grę tak naprawdę... Gram w tę grę tak naprawdę tylko dlatego, że ostatnio zacząłem masowo przypominać sobie odcinki Kapitana Bomby, tak z czystej nostalgii. Jak ja zaczynałem studia, coś koło tego, to niestety, ale Kapitan Bomba się już kończył. No i potem oczywiście Walaszek miał swoje dalsze seriale, ale nie były one już takie fajne. W sensie, jedyny z nowych seriali, który tak naprawdę, ale to naprawdę mi się podobał, to był Egzorcysta, który niestety się zakończył. No, troszeczkę lepiej. Czy uda się dobić do 2000? Znaczy 20 000, przepraszam. Ogólnie rzecz biorąc, no, Egzorcysta niby bazował na tych wszystkich motywach z Kapitana Bomby, ale jednocześnie to było coś zupełnie innego, trochę inne postacie, trochę inne rzeczy, bo nie było kosmitów, a były diabły, ewentualnie diabły z kosmosu. No i to było bardzo fajne, ale niestety Showmax się rozpadł i co prawda teraz te wszystkie rzeczy, tam Patryki Wegi, czy Roysty, czy właśnie Egzorcysty, to wszystko trafiło na Netflixa. Niemniej wątpię, aby otyły pan chciał to kontynuować. W sensie pewnie nawet nie miałby praw. Pamiętam, że raz był lament, bo kanał z Blok Ekipą Spinki zdjęli, a to wszystko dlatego, że wstawiono parę pierwszych odcinków Egzorcysty. O, dobrze, 17300. No ale mimo wszystko, no... było to dosyć słabe, ale też rozumiem to w sensie prawa autorskiego. Wiem mniej więcej, że to tak może działać, że nie mogą mieć praw. I Porucznika Kabure co prawda też oglądałem, ale to już jest taka zrzynka z Bomby. W sensie nie twierdzę, że jest to słabe, ale nie ma w tym czegoś takiego, co było w Kapitanu Bombie i co... znaczy, może są 2-3 sceny, które naprawdę można uznać za w miarę oryginalne, ale reszta to są takie odgrzewane kotlety. No i niestety o dalszych losach Bogdana Bonera się niczego nie dowiemy. Tak jak o Bombie. O Blok Ekipie nawet nie będę się wypowiadać, bo powiem wam, że... od pewnego czasu ten serial stoi w miejscu. W sensie, cały czas jest praktycznie to samo. Czasami widać, że odcinki są robione na siłę, nie ma na nie większego pomysłu. No i nawet na, myślę, że na Walaszkawce na Facebooku jest bardzo, bardzo dużo komentarzy podkreślających to, że Blok Ekipa to jednak gówno. Znaczy, nie uważam, że to było do końca gówno, ale fakty są takie, że bardzo często są motywy, które się powtarzają. No już któryś odcinek z rzędu jest tak, że coś się dzieje i nagle się okazuje, że ziomeczki są po prostu zjarane, albo że któremuś z nich się to śniło. I to jest takie ech. Ten motyw się ciągnie przez 5-6 odcinków.
i naprawdę, no może się to już znudzić. Dobra, idziemy na rekord. Może nie jestem najlepszy, ale jako taki. Dobra, 20 tysięcy to trochę za wysokie progi dla mnie, ale spróbujmy przynajmniej te 8, znaczy te 18. Też trochę ten głos myli, w sensie wydaje się, że jak będzie runda pierwsza i tak dalej, to jeszcze nie można klikać, a to już cały czas leci. Więc cóż. O! Udało się! 18400. No, to teraz mogę zjeść hawajską i wypić ciepłe, wygazowane piwko. Polecam zagrać w tę cudowną grę, sprawdzić waszą zręczność, sprawdzić, czy wasz obojczyk nie jest uszkodzony. O, może jeszcze autorzy. Jak widzicie, gra była dość skomplikowana, bo aż dwóch twórców musiało ją ogarnąć. Więc no, jest to bardzo dobra gra, polecam 11 na 10. Jeżeli miałbym wybierać FNAF-a albo to, wybrałbym ewidentnie Kapitana Dupę. No i cóż mogę powiedzieć, no do następnego.